Wielczu Laskowice. Na to spotkanie zaprasza Państwa w imieniu telewizji internetowej KP Sport Marek Siwik. I przed nami zespoły z Francji, z Belgii. Zacznijmy szybko skład zespołu Squadra Mouscron. Teraz ładnie Francuzi i to powinien być 1-0. Ale czemu jeszcze nie strzelił Gami? To jest dobre pytanie, Gasmi. No ale czego nie robi Adrien Gasmi? Robi z szóstką Kamel Amdi i tym samym mamy prowadzenie Sportingu Paryż 1-0. Jeszcze jedna akcja Amdi do środka Amdi i drugą bramkę zdobywa zawodnik z numerem 6 w drużynie Sportingu. To już 11 minuta tego spotkania i tym samym nie było gola dla Francuzów. Jeszcze raz Ngala, teraz wbija piłkę na zamykającego akcję Pupę i tym samym piłkę z powrotem po stronie Belgów. Szybka zmiana pozycji, Ple, uderzenie w samo okienko, bardzo dobry gol. Jordan Ple strzela bramkę kontaktową dla Squadra Mouscron. Hamdi. Piętką znakomicie Douglas pokonał Ida Silva i Van de Castelle. No naprawdę wyczarował tą bramkę, można śmiało powiedzieć, Brazylijczyk. Naprawdę nie mieli nic do powiedzenia w tym momencie gracze Squadra Mouscron. Ośmieszył i obrońcę, i bramkarza, załatwiając trzecią bramkę dla twojej drużyny. Fenomenalnie Brazylijczyk Douglas pisuje się na listę strzelców w tym spotkaniu już od linii środkowej. Podopieczni trenera Giuseppe Morando. No i czwarta bramka. Szybko zdobywają, powiększają prowadzenie gracze Sportingu, a strzelił to gracz z numerem 8, jeśli dobrze widziałem, zawodnik, który świeżo się pojawił na parkiecie. Tak jest, Hamza Hiredin. Skutecznie teraz obronili to Belgowie, ale tylko przez chwilę, bo Szole dostaje dokładne podanie od Gasmi i mamy już wynik 1-5 dla Sportingu Paryż. Van de Castelle, Greco po linii, ale trafia piłka prosto pod nogi Szole. Szole, jest tutaj Dianie, do tyłu uderzenie i Amdi trafia po raz trzeci do siatki bramki Cedrica Van de Castelle. I 1-6 już Sporting Paryż prowadzi ze drużyną Squadra Mouscron. No i wyrzut piłki. Jeszcze pada bramka, bo rzucił piłkę. Piszart, komiczna sytuacja. Przeleciała ona między nogami po rękach Van de Castella. No i jest siódma bramka samobójcza zapisana. No mnie listę wnosi do tego rezultatu. Po prostu pada gol. Siódmy dla Sportingu. No a praktycznie zdobywcą Piszar. Chociaż pomógł tu bardzo mocno bramkarz rywali Cedric Van de Castel. I to było tyle. Trzecie miejsce dla Sporting Club de Paris. Dziękują i Francuzi, i Belgowie za udział w tym turnieju. Miejmy nadzieję, że zobaczymy go ich jeszcze nie raz w Polsce. Być może nie tylko na turnieju towarzyskim, ale i w rywalizacji w UEFA Futsal Cup.